Cześć, tu Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Europy Universalis 4. Na czym to stanęliśmy? Nie pamiętam, ale mamy tu jeszcze sporo buntowników. O tak, to widzę, mamy buntowników. Czyli to się na pewno przyłączy, bo Janpur nie ma jak tutaj wejść. I to się na pewno przyłączy, bo ci nie mają gdzie pójść. Więc będą tego pilnowali. Więc te prowincje są nasze. Nawet to, a to nawet nie Menkorów. Ale i tak się przyłączy do mnie, bo kulturka. Więc cacy, bardzo ładnie. W związku z tym, co będziemy robić dalej? Czy mamy jakieś trusy poważne? Mam z Janpurem, mam z tym tam, okej. Ale to w sumie nie istotne tak bardzo. Z kim Timur ma sojusze? Timur ma sojusze z Otomanami. Nie, Otomani teraz nie przyjdą. Mógłbym się zdziwić. Nogaj, Janpur. A, mogę anulować treatisy w sumie z Janpurem. No, nieważne. Zakończyłem z Janpurem wcześniej. No nic. Zind, czyli Zindu nie zaatakuje. Myślałem, że zaatakuje Zind. No to chuj, to zajmiemy się czymś, co tutaj jest. Co to jest? Mewar, ty. Z kim ty walczysz? Kim masz sojusz? Kangra, Jarkand. Czyli jakieś pierdoły. To jest Jarkand. Kangra to jest... Zind? Co to robi Zind? Czyli... tak czy inaczej, nie jest to nic poważnego, więc myślę, że... O, tu jest Kangra, okej. I ten tutaj jest typek. Nepaltir. No okej, to zatakujemy tych, jeżeli już. Pieniądze mamy, manpower jeszcze nie mamy. No dobra, to ja trochę zaczekam, trzeba by tego manpowera jednak odzyskać. Bo nie mogę jechać cały czas na minimalnym. 16,5 to jest 21, okej. Czy tu się zmieszczą? Zmieszczą. No to niech stoją, i niech zbierają to wszystko. Technologia. Mamy punktów sporo. Technologia, okej. A to ja sobie... Może jakieś kulturki są do zmienia jeszcze? Nie ma, wszystkie zmieniamy. To i tak zaczekam, aż dojdę do limitu. Nie będę kupował tej technologii, bo jest mi zupełnie zbędna. I poczekam, aż się jeszcze bardziej zmniejszy cena i będę miał więcej oszczędzania w tej kwestii. Mam na to jakiś powód do wojny? Jeszcze nie. Aha, bo ja właśnie miałem to stworzyć. Coś tak przypominam sobie wszystko, co się działo, ale poprzednie 5 odcinków nagrałem wszystkie naraz. Więc teraz tak naprawdę nie nagrywałem nic od 5 dni. Sorry, że tak. Wydawało się, że dostałem filmiki codziennie, po prostu nagrałem wszystko jednego dnia, a później miałem wszystko w dupie. Taka sytuacja. Ale jestem leniwą szmatą, wy już o tym wiecie. To, ja to chcę mieć. Nazbieramy trochę punktów administracyjnych i będziemy to mieć i będą powody do wojny. Na wszystko, prawie. Tylko tu jeszcze Kory muszę... O Jezus Maria. Czemu ja tak mało tych punktów? Ja chcę mieć więcej punktów. Fuck. Puszczam tą grę. Raczej nic mnie nie zaskoczy. Chyba, że wojna z Timurem. Wojna z Timurem mogła być zła. Wojna z czymkolwiek innym mi nie przeszkadza. Zresztą robię wszystkim przeszkadzają w sumie, bo manpower. Trzeba się trochę odpocząć rzeczywiście. No, kurwa tak, no. No jak nie, jak tak. Gujarat. Czy to jest moim sojusznikiem Gujarat? Jesteś moim sojusznikiem. Się świetnie składa. Po raz to stosunki i Bengal. Okej. Oni mnie chronią. Wszystko jest tacy. A właśnie. Ktoś w komentarzach powiedział mi coś bardzo przydatnego. Rebel Factions mogę ustawić. Trochę ich tu jest. No, załóżmy. I coś mogłem wyrzucić stąd w sumie, na przykład budynki. W tej chwili nie buduję żadnych, ale one mi są zupełnie zbędne, żeby tutaj pokazywać. Resztę zostawię. Okej. Co to się tutaj robi? Malvi Patriots? Mogę coś z wami zrobić? 16% Chanderi, a to jest chyba... Ja już tutaj chyba coś nawracam, nie? Chanderi. Z 57%, to nie da rady tak łatwo. Jak tam stanę... No to stanę. Spowolnię to trochę, albo... Nie, to za mało da. Za mało. Harsh Treatment 80. Może zdąży się nawrócić w międzyczasie, zanim to na nowo wybuchnie i wtedy już nie będzie tyle wzrastać i to będzie koniec tej zabawy z nimi. Oh yeah. Zdobyte. Mamy na to Kora, jest cacy. Kory kolejne. Leveled up. Wydaje mi się, że mógłbym ten Mewar zwasalizować. On ma kulturkę... A nie, nie mogę, bo on pewnie zaraz przestanie istnieć, kurwa. Ale wtedy, jeżeli się uda, to Malwę zwasalizuje. Też pewnie będzie za duża. Pewnie będzie za duża.
To jeszcze zobaczymy. Kulturka, kulturka. To jest kulturka. It's the primary culture, okej. Okay. Alright, put. Improve relations with Gujarat, recall. Dobrze, dobrze. I teraz ja chcę zobaczyć moje kulturki. Moje drogie kulturki. Accepted cultures? Nie, nie accepted cultures. Normalnie cultures. To jest Rajput. Wszystko to, co tutaj jest, on będzie chciał chętnie kupować. A nawet może będę mógł mu oddawać w, przy pokoju. Byłby zajebiaszczo. Aha. Zaraz, nie to. To. Nieźle, nieźle. Jak stoimy z technologią w stosunku do naszych sąsiadów? No ja mam 6 militarne, to jest 6 militarne, 6 militarne, okej, okej, okej. Nie, tylko z nich ma 4, a reszta to jest w zasadzie... W zasadzie nie jest zacofana. Także chciałbym zniszczyć Zenit, ale kurde, czemu nie ma sojusz z Timurem? Powinienem wziąć sojusz z Karakyunu. Albo poczekać, aż inne hordy ich rozniosą. Już nie wiem, czy to się stanie. Równie dobrze mogliby wpierdolić się na mnie i mnie zniszczyć. Okej, okay, odzyskaliśmy wszystkie prowincje. Ło kurwa, jeszcze armię dostałem. O, wow. 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 To trochę za dużo wojska. Nie, poważnie, zrzucimy to do limitu po prostu. Ja wiem, że to szkoda trochę kasować taką armię, ale trzeba będzie 30 tysięcy wypierdolić. Najpierw was połączę. Jaki jest ten skład? Nie wiem. Ej, 30 miało być wywalone. 16,6. Jeszcze trochę tego trzeba będzie wypierdolić. Powiedzmy, że bardziej to zrobimy w ten sposób. 9,6. To jest chyba akceptowane. Okej, okay, to teraz wy zostajecie zniszczeni. Dziękuję. Manpower zachowany, wojsko uzyskane, wspaniale. To staniemy sobie teraz tam, aby spowalniać wzrost tego główienka. Co ty jesteś? Ty jesteś z Dundar. Gdzie jest Dundar? Dundar. Tu jest Dundar. Autonomia. Wy się zapewne zastanawiacie, dlaczego ja nie manipuluję autonomią, że mam dużo buntów, to powinienem autonomię kurde zmniejszyć, albo chcę więcej pieniędzy, to powinienem zwiększyć. Czy zwiększyć, bo mam dużo buntów, nieważne. To w każdym razie nie, a to pierdolę, bo jeżeli ja to zwiększę, bo mam za dużo buntów, to będę miał mniej kasy, mniej manpowera i wszystkiego, więc nie podoba mi się to. Wola, by sobie to powoli spadało, bo ja chcę mieć jak najmniejszą autonomię. Z buntami sobie jakoś poradzę. Make Kurakura core. Oh yes, 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 I can do that, indeed. Ktoś może to trochę zająć. To był ten. No to jeszcze zaczekamy 2 miesiące. Jaki to jest inny? Malwa. Chanderi. Ty wciąż tutaj coś się dąsasz? No to raczej nie wybuchnie. 23. Pierdolne. A co? Tak w razie czego. U tych ile będę będzie kosztowało 45. To jedny też. Country before faith. 10 prestiżu, nie. Spy offense albo... Okej. Chyba spróbuję. Szkoda, że od razu mi nie pokazuje, co się stało tak naprawdę. Udało się. Plus 30% spy offense. To się przyda przy fabrykowaniu claimów. Zobaczymy, co ta malwa zrobi tutaj. Core. No, Jan Purusz mnie za rywala nie uznaje.
Aha, to ma sens. Teraz tak, mamy Trade Embargo. Trade Embargo, ja im rzuciłem. Ja rzuciłem na nich, a oni już nie są moimi rywalami, w związku z czym wszystko chuj. Więc trzeba im zabrać embargo. Bo inaczej kosztujemy to, nie wiem, czy tam punkty dyplomatyczne, czy jakieś inne gówno. Co jest złego w każdym razie. Można sobie bezkarnie na swoich rywali embarga rzucać, ale na swoich nierywali niestety nie. 196. Oni się uzupełniają w ogóle, czy wcale? A nie, bo ja się do zera zmniejszyłem. Okej. Troszeczkę podwyższymy, powiedzmy. Aby odzyskali wojska. Gdwana. Niech tam Malwa się zdecyduje, co z nimi robi. Jak ich wypuści. No, jako niepodległych, to ja ich biorę dla siebie. Jeśli ich zaanektuję, to może ja zaanektuję Malwę. Znaczy, zwasalizuję w sumie. W sumie, nie wiem, czy byłbym w stanie może, skoro oni już walczą teraz z Karakiunu, może byłbym w stanie pokonać Timuridów. Czy to jest trochę naciągana teoria. 59 tysięcy. No nie, 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 nie. To nie ten moment. Jakbym wybraził wojnę, kiedy oni walczą z kimś innym, to jak zauważył, że jestem zagrożeniem faktycznym, to przyjmą pokój z tamtymi. O. O, jest mało. Okej, okay, okej. Okay. Zaanektowali to. Bengal i Bahmanis. Czyli mój sojusznik oraz mój najgorszy wróg. Ty przeciwko mnie stanęli wtedy. Ta opcja mi się nie podoba oczywiście. 5-3-3. Zajebisty. Znaczy zajebisty. To dosyć w sumie średni i dobry w administracji, ale... Ale zajebisty. Pewno jest tym, co miałem na początku. Nie, to nie ten czas. Overextension. Pyk, pyk, wszystkie kory są. Dobra, i teraz lecimy już na tamten... no tamto główienko. Kurde, to jeszcze... Niewiele dają te armory w tym miejscu, w tych prowincjach, ale później dadzą więcej, więc nie mogę zbadać już teraz, a to się będzie zwiększało z czasem. Pieniędzy mi nie brakuje. Czy później może będzie, może w jakiejś wojnie, może będę chciał najemników zrobić, aby obronić już przed Timurem czy coś. Oj, wie, co się może wydarzyć. Nepal. Tirhut. Jest Tirhut. Tirhut? A to jest Tirhut, okej. Okay. Tirhut, może chce zostać zniszczony. Orisa, Gondwana, Gorwal. Malwa, słuchaj, to jest coś... Ja muszę znaleźć kogoś... Kogo nie mogę zaatakować, bo niby ma sojuszników, ale może jeden z nich sojuszników jest chujowy i wtedy mogę go zniszczyć. Ale tu w Nepal. Wtedy będzie Nepal. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No ja Nepal mogę pokonać, więc mogę sobie wcisnąć ciebie tak na szybkości. Historical friend niby. Ale nie da się zwasalizować, bo inna religia, więc ja cię zniszczę. To wiele mi manpowera nie będzie kosztowało. Poza tym sporo już go zarabiam chyba. Teraz jest 300, na początku było coś 145, to jest dwa razy więcej. Więc, czy mogę was zniszczyć? Nie, muszę fabrykować claima. A teraz mam spy offense plus 33%, czy coś koło tego. Plus 30%. Więc fabricate claim, gangra, risk of discovering permanent 0,06. I to mi się podoba. To mi się podoba. Was też mogę zniszczyć w sumie. I przy okazji wtedy wcisnąć Tirhut. Tirhut masz jakiś jeszcze sojuszników oprócz tego gówna? Aha, Orisę. No dobra. Bo tam zastanawiałem się, jak będę ich zaznaczał. Czy żeby mogli wzywać swoich, czy nie. Noble Regiment Rise Up in Batiana, albo... Authority? Aha. A to jest tylko na 20 lat w jednej prowincji. A ja nie chcę walczyć. No to będę walczył. 14 w Batiana. To jest gdzieś... Gdzie jest to Batiana? Tutaj. Dowódca? Żadnego dowódcy nie ma. To teraz jest. Czas jest chujowy trochę. 0-0. 4 manewry, okej. Okay. Wy zostańcie za to tutaj.
Lepiej, żebyś samo. A zaraz, w sumie tak się weźmie to, okej. Crash them. Tysięcy poszło w pizdu, ale powiedzmy, że jestem w stanie to zaakceptować. No, mogę się ustawić już przy Kangra. A co? Będzie Nepal. Ustawić dużo nie trzeba. Ustawimy tak gdzieś z połowę. Tak na początek, bo... sorry. Bo będę w obronie. Może jakaś niespodzianka przykra się stanie. Wyprzejdzie się tutaj, wyprzejdzie się tutaj. No w sumie was i tak na pół. Albo nie, nie, dobra, nie zostaną cali. Później ewentualnie weźmiemy D. Będzie detach, siege i wtedy cacy. Powinienem móc chyba zmienić kulturki, skoro zrobiłem kory. No właśnie. Czy to po prostu są tamte prowincje, które dopiero słyszałem? A, nie wiem. Mogą się pojebać jak zwykle. Insult Bahmanis, to jest na początek dobre. Jest misja najprostsza, jaka tylko może być. Relations, send an insult. No i dostajemy na Tirhut. Tirhut będzie walczył w tej wojnie? Chyba nie. Religious Unity, do tego nam jeszcze brakuje dużo. No, weźmy Remove Tirhut. Słuchaj, Tirhut. Orisa. I Godwana. Garwal. Nie wiem, który to Garwal, zapomniałem. Mylą mi się te wszystkie nazwy. Co to jest Garwal, kurde? Garwal, 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 Garwal. Właśnie Garwal. Chuj z Garwalem. Może to. Zgadza się. A właśnie, w takim razie Allied Nepal NT. A, no to może Garwal zaatakuje? I w ten sposób będę mógł wziąć Tirhut. To jest świetny plan, ale ja najpierw zniszczę Kangre, wtedy dokopię Nepalowi i wtedy będę mógł wypowiedzieć wojnę tym i Nepal się nie przyłączy. I będę walczył tylko z tymi dwoma. No to jest cała końcacja. Także, no manpower, manpowerem. Wiele może go nie stracę, może go nie spalę za wiele. Może będzie dobrze. Zobaczymy. Kangra, gin. Declare war. Nepal. I nie możesz wzywać swoich. Tak właśnie czego. Bengal ludzi nie pomaga. A, jeszcze nawet może pomagać. Nawet niech idzie na tych typów. Może ja wtedy będę stał tymi tylko w miejscu. Nawet nie będę wchodził na ich terytorium i niech Bengal się nimi zajmie. Nie będę tracił manpowera tyle. Cacy plan. Powiem wam. Ty. Weź tutaj, wpadnij na nich. A my tutaj będziemy tylko bronić. Albo, kurwa, trochę głupio. Głupio tak stać w miejscu. Ale będę stał w miejscu. Zajęte, zajęte, to idziemy tu. Kto tutaj coś chce? Jangladeshi Nationalists. Na was to trochę więcej jest. I nie uspokoicie się nawet, jeżeli to kliknę, więc będzie tylko marnotrawstwo. Lepiej was zniszczyć. Aimer i Hadoti. Hadoti, Aimer tutaj, dobra. Dobra. No to co, Bengal, słuchaj. Skoro się przyłączyłeś, to masz tutaj objective, Bengal. Masz objective, też będziesz Bengal miał. I w sumie to Bengal. I jeszcze Bengal może zająć to. Taki podział ról. Z grubsza. No pójdziemy tam. Olejemy to. Jak tu wpadną, to ich zniszczę. Zmieszczą się, zmieszczą się. Okej. Okay. Żaden problem. Armia nepalska zostaje zniszczona. No prawie, jeszcze nie została. Mógłbym Nepal zwasalizować? Czy to ma sens? Jaka kulturka tutaj stoi? Kulturki. Bengal. Podobny do Bengalu.
No, nie wiem. Bengalu nie będę tak szybko niszczył, więc... Potrzebuję kogoś z Rajputa. Rajput będzie dobry. Z tych tutaj może też. No i super. Manpower rośnie w czasie wojny, więc jest dobrze. Bengal niszczy ich armię. Nie ma tragedii. Czy to jest to Rebel Factions? Tu to jest Rebel Factions. To powinno być sortowane według tego, co ma najwięcej. Mogę tak już ustawić, żeby się sortowało w ten sposób? Chyba nie bardzo. No chuj. Changes to Sunni. Do Abba. Do Abba, słuchaj, do Abba. Gdzie ty jesteś do Abba? Tutaj, 19 miesięcy. To jest niewiele. A ja nie chcę tracić manpowera, więc pierdolę to. Mógłbym sobie nawrócić prowincję niby. Poprzez zapłacenie 4000 manpowera. 50 inflacja. Okej. Właśnie trzeba tą inflację zbić za jakiś czas. Ale jednak tamto religijne ma priorytet. Kangra jest szefem. Chyba zawsze będzie teraz szefem. O, oni mają jakieś klejma na to. Mogę im to nawet oddać. Nepal decline. Słuchajcie, Nepal. Mam z wami 48%. Jeżeli to damy tym typkom, się zgodzą. Bengal będzie mnie lubił. Oddać mi swoje pieniądze. I jeszcze war reparations. I to byłby dobry układ. Annual treaties z Garwal. Zrobimy jeszcze. I zaczekamy, aż się zgodzicie. Mógłbym coś od nich zabrać. Mógłbym wziąć ich prowincję. Nie wiem, czy jest sens. Bo to będzie dwa razy droższe, niż normalnie powinno być. Może nie będę brał. Co z tym buntem? Co oni się opierdalają? Jungle Deshi. 95%, okej. Okay. 12,6, 13,5. Całkiem spoko. Babuch. I mamy teraz powody do wojny na wszystko, co tylko chcę. Holy War i Cleansing of Heresy. Hardcore Research. Minus 16 punktów administracyjnych, nie szkodzi. Nepal, czy już się zgodzisz na to, na co tam ja chcę? Owszem. Dobrze, dobrze. Nie będę od ciebie zabierał tych prowincji, bo będzie mnie to kosztowało chyba trochę więcej punkty. Ale w sumie to nie jest źle. Ale nie mam na, kurde, na korowanie. Nepal, czy ty masz jakieś przykre te? Nie, nie masz. Koszta dodatkowe. Nikt tego nie ma. Ci z Rajputanu mieli. Increased scoring cost. No właśnie, trzeba będzie ich zdecydowanie wasalizować. A ty tutaj nie. No to... brać jego prowincję, czy nie brać? Chyba wezmę w takim wypadku. Drogie nie będą. Żadnych kosztów zwiększonych, a to jest tylko 2,3 podatek. Nie będę ich zaanektować, bo chcę oddać tą prowincję Bengalowi i wziąć te dwie. I wcale nie zabierać tej, żeby jeszcze odgradzić się trochę od Bengalu. Znaczy, nie mogę ich wziąć, musiałbym ich zaanektować, to jest ich stolica. A jak wezmę Tirhut, to i tak będę z nimi graniczył, które może nie będą mnie już lubili. Powinni mnie lubić jednak mimo wszystko. Bengal, nie musiałeś wchodzić, jeez. Z 18 tysięcy do 12 mi spadło przez to. Ale mi brakuje tego, żeby dało się pokolorować na własny kolor Wastelandy. Załóżmy, że w momencie, w którym masz już wszystkie prowincje graniczące z tym, to żeby to się kolorowało na twój kolor, żeby na mapie to jakoś wyglądało fajnie, bo jak później człowiek sobie podbije świat, załóżmy, czy bardzo dużo jego część, i patrz ile podbije, ma tam kurde jakieś części niepodbite, bo to kurde jakieś wastelandy, jakieś takie dziury. To brzydko wygląda.
Albo tutaj, w Afryce. Wiadomo, że to wszystko jest twoje, bo wszystko wokół jest twoje, więc tam to też. Wiem, że nie można tamtędy chodzić, no bo armią się nie przejdzie po takich terytoriach, ale... Ale kurwa. Rozumiecie, o co chodzi. To byłoby na pewno bardzo proste do zeskryptowania, czy tam do napisania kodu, czy jak to się nazywa. Delian Peasants. O, dobrze. Delian Peasants, czy wy chcecie sobie wyskoczyć w... Bundelkant. Przecież nie ma żadnego ryzyka. Skąd to się wzięło? Musi powoli rosnąć. Bardzo powoli. A wy spadać gdzieś tam na bogatsze prowincje. A, wszystko mamy, okej. Okay. Aggressive Expansion niewiele i Overextension jest bardzo mało, więc można tak zrobić. Kangra zaraz przestanie istnieć, więc nie ma to znaczenia. Assam nie ma dla mnie znaczenia. Ale dla prestiżu mogę wziąć. Także spoko. I 60. Zdrożej niż myślałem w sumie. To chyba jest oczywiście normalna cena. No cóż. Kangra. Wy też macie w pierdol niestety, bałem się. Full annexation. Jeden będzie do... jeszcze skorowania. Droga mnie to raczej kosztowała nie będzie. Wy zostańcie tutaj, wy zostańcie tam... chuj wie, tutaj. Timurji ustawi nas na rywala. To się dobrze nie może skończyć. Fuck! Jak wezmę sojusz z Karakyunlu, to oni mogą mnie wciągnąć w wojnę, kiedy nie będę ich chciał, więc trochę się boję to robić. Poza tym chyba mnie nie lubią. No, dałoby się. Jakich mam rywali? I czy mogę jakieś ustawić? Rivals, Bohmanis, okej. Okay. Co jeszcze? Timurids, proszę bardzo, masz. I Gujarat, nie. Gujarat jest moim dobrym sojusznikiem, który pomoże mi pokonać Timuridów. Wierzę w nich. Chociaż miał tyle punktów na skorowanie tego gówna. Okej. Okay. Teraz słuchaj, Garwal. Ty masz Alethwith Tirhut. Tirhut masz Alethwith Godwana i Garwal. Godwana jest tutaj i nie istnieje, więc mogę sobie na to pozwolić ewentualnie. Czyli słuchaj, Garwal. No. Czy proszę na Holy War? Będzie conquest tych rzeczy, 75% aggressive expansion, no spoko. Ale jeżeli wezmę, wypowiem wojnę Tirhutowi na conquest, to jest to samo. No to lepiej wziąć tutaj. Bo na tych i tak mam claima, a na tych Holy War'a. Wyśmienicie. A, jeszcze się nie przyłączyli. Okej. Okay. Dojdziesz tam 17, ja dojdę 18. No to chuj ci w dupę. Szmacko. Garwal. No tak, ale tego 12 nie przyłączyła, świetnie. Jest całkiem cacy. Jakie to są prowincje, jak dobre? Tu mamy podatek 1. A, ktoś też zwraca uwagę w komentarzach, że podatek to nie wszystko. Są jeszcze te tam surowce. Chuj tam surowce. Nie chcę się nad nimi zastanawiać. Chociaż to wygląda dobrze. A, to jest current price 5. A to coś znaczy, że to jest price 5, a to jest 4, a to jest 3. Okej, a w Delhi to co ja mam? 6. Całkiem nieźle. Chyba. Co to jest bezwartościowe? Grain. Aha. A to jest chyba dobre do... Grain zdaje się, że jest dobry do tego, żeby mieć więcej wojska. Masz więcej graina, to masz więcej limitu wojsk. Przynajmniej to było w trójce, z tego co pamiętam.
ale mogę coś popierdolić, więc jeżeli ktoś próbuje mieć mnie za autorytet i uczyć się ode mnie, to zły pomysł. Swoją drogą. Tak głębokiej dziury to dawno nie widziałem. If you know what I mean. Nie, wcale nie. A nie musicie tam stać. Szkoda manpowera. Także Tearhood jest nasz. Prestiżu nie potrzebuje. Walczymy głównie z Garwalem, czyli z Tearhoodem mogę już przyjąć pokój. Tylko, że nie mogę. O! Kto jeszcze? Dalian Peasants. Co jednak rośnie? 3,5%. No dobra, może się trafić powiedzmy. Stanę się tutaj. Będziemy niszczyć skurwysynków. A river flows between this province and... Aha, no tak, tak, tak. Z której nie płynie. Lukno w górach, a kategor... Czyli wszystkie. No okej. Okay. Okej. Okay. Więc... napierdalamy, no nie ma wyjścia. Chyba trochę zmarnuję manpowera poprzez to, że tyle będzie jednostek w tym samym miejscu stało, ale może nie będzie tak źle. Ty przejdziesz tu, a ty zostaniesz. Garwal zajęty, przejdź do tego typa. Zajęte. Okej. Skąd wy byliście? To jest 9-5, to jest 12-6, okej, to idziesz do tego. Na Lukno właściwie się możecie przejść. Zaraz dobijemy tych z lower do up. Lower do up. Zdaje się, że też wszystko. Jest tu Luknow, jest tu Etewa. Nie ma Etewacha. Super. W takim wypadku będziemy wpadać stamtąd. Właśnie się zamienić się przede wszystkim. Ale mogli się zamienić, kurwa, jeszcze stali w tym samym momencie, kiedy się miesiąc zmieniał. Czyli chyba, nieważne. Naprawiacie troszeczkę morale. I wjeżdżamy w nich. Ty w nich wpadasz, potem wychodzisz tutaj, a ty przechodzisz tędy, albo... Nie, możesz przekroczyć chyba rzekę. Chyba może przejść przez rzekę sobie, kiedy już ten zatakuje pierwszy, nie? Zobaczymy, czy będzie jakiś... Czy będzie to zjebane, czy nie. Miau. Aj, nie spojrzałem, wy spojrzeliście, widzieliście, czy były te negatywne do przechodzenia przez rzekę. River crossing, penalty. Chyba nie było. Will concede defeat, decline, ja zaraz tam powiem co ja od was chcę. Full annexation, szmato. Całe 9? O. Nie szkodzi. Trzeba na coś wydawać te dyplomatyczne punkty, prawda? Roch, rival of arrival. To jest na co? Mam blokowie, o. Na tym Uridów raczej nie będę miał wystarczająco wojska przez dłuższy czas. Zostawimy tę misję. Garwal, full annexation. I tu jest tylko 2,7 za dwie prowincje. Całkiem fajnie. Teraz Kory. Kto znowu? Nie, tylko ten Dalian Peasants, okej. Okay. O ile zwiększył mi się limit wojsk? Zmniejszył mi się, zamiast mi się zmniejszył. To wspaniałe. Ja rozumiem, że tam chodzi o to, że tam jakby miał autonomię, troszeczkę, no. Jakbym tą autonomię jeszcze w prowincjach zmniejszył, to bym zwiększył limit wojsk. Ale wtedy będę miał jeszcze więcej buntów, więc poczekam, że będzie powoli spadało.
naturalnym rytmem. Kogo zaatakujemy potem? Godwana. Mogę zniszczyć Godwanę. Chanda raczej mnie nie obchodzi, więc zostawimy to. I... Bengal, widzę, że chcesz się dołączyć, ale nie widzę powodu, abyś wchodził w tę wojnę. Czy oni mogą mnie nie lubić za to, że ich nie wzywam do wojny? Przekonamy się. Wpadamy tam. A, wystańcie sobie gdzieś tam. Na wpizdowie. Idziemy. Trochę nie odzyskujemy powera przez to, że cały czas prowadzę wojnę, ale... Meh. Delhi. O, ho. Delhi. Nie. To też jest 21 miesięcy. Myślałem, że będzie gorzej. Że jakoś drożej wyjdzie. Bardziej powinienem się cieszyć, gdyby Lahore wskoczyło. Ale to też jest 27. To nawet nie jest źle. Jak jeszcze te religious dorzucę jakieś tam bonusy dodatkowe, to będę tak szybko wszystko nawracał, że ja pierdolę. Lahore ma chyba 9. Tax. Całkiem ładnie. Także chyba nie skorzystam z waszej oferty. Nie, dziękuję. Co wy robicie? Szmaty. Gujarat? Gujarat, czego ty chcesz? A, Chanda. A, bo to było wojsko Chanda, a nie wojska Godwany chyba. Nawet nie patrzę, kogo zabijam. O. Te kurewki głupie. Chanda, jak ja mam z tobą rozmawiać? Weź, przestań. Przemarsz wojsk przez Malwę jest możliwy? Jest. A przez Jarkand? Jest. Przemarsz. No idziemy. A właśnie. Godwana, słuchaj, Godwana, jaką to już kulturę? Ta kultura mnie mniej interesuje. Chyba, że nie. A to jest Central Indian Traditions plus... No tak, ale okej. Czyli i wy to macie. Znaczy... Ci z Rajputany, nie? Nie? Rajput Traditions. Dobra, ale mamy tutaj... Okej, no w porządku, rozumiem. Czyli tych też mi się przyda. Czyli ty masz Gondi. It's not accepted culture in Delhi, ale to jest moje, okej. A u was tak. Najpewniej. Ja nic nie rozumiem, ale was wasalizuję i chuj. Będziecie chcieli te prowincje, a jeżeli nie, to dostaniecie w pierdol. A miałem na podwój wziąć, czy na święto... Nie, święta wojna chyba mi pozwala, to nie jest claim. Okej. Ale jakbyście to oblężenie tak szybciej troszeczkę zrobili, to byłbym bardzo szczęśliwy. No i potem naprawdę trzeba odpocząć, bo jakby mnie zaatakował Timur, to z tym powerem bym sobie nie poradził. O kurwa! Nie umieraj! Nie możesz umrzeć. Ty masz 5-3-3. Niech on tylko spróbuje umrzeć, tego zabije. Uff. Masz szczęście, żebym cię zabił. Cacy. Teraz wy mnie chyba nie obchodzicie. Nie wiem, czy ja od was cokolwiek wezmę. Czy nie będę was anektował, prawda? Pieniądze. War reparations. Trade power nie chcę. Tyle. Pyk.
Cacy? Wracamy? A wy... Phone Accession to jest 2,7, a Vassal 2,7. Zostawię wam te dukaty. Jesteście tacy biedni. Jeszcze wam dam dukaty pewnie. Give up claims. Nie musicie give upować claimów żadnych. I zostajecie moimi wasalami. Możecie mi się przydać. Czy wy macie w końcu tą kulturę, co trzeba? It's not accepted culture in Delhi, ale is the primary culture in Gondwana. Dobra, już mi się myli, co jest, kurde, czyje. Czyli to jest ich primary culture i to jest dobre i to jest increased coring cost, więc wybierzecie sobie to na siebie, a nie ja na mnie. Więc wszystko, co będziemy podbijać na wschód od was, jest dla was. Na południowy wschód od was, powiedzmy. Na południe i na wschód. Oj, chuj w dupę tam wszystkiemu. Także tak. I musimy sobie wziąć kogoś tutaj. Też, z Rajput. Bo oni Rajputa mogą nie wziąć. Wy... Pozwolicie, że weźmiemy... anulujemy te główienka. Cancel military access. Malwa. A, wojska jeszcze tutaj są, okej. Teraz. Dobrze. Technologia jest zajebista. I teraz jest Cacy. Wszystko jest pięknie i misja nie. Kory się robią. I ja jestem najpotężniejszym krajem w Indiach. A tak swoją drogą ten Bachmanis zaczyna mnie trochę przerażać. Kto jest silniejszy, Bachmanis czy ja? Ja mam 36 tysięcy powiedzmy. Bachmanis ma 30 tysięcy i 24 limit. Okej, wygrałbym z nim. Nie jest źle. Tym ludzie nie macie z kim walczyć. Walczy z kimś, kurwa. Się boję, że możecie na mnie napaść. W sumie to się średnio boję. Myślę, że dałbym im radę w obecnej sytuacji. Także puścimy miesiąc i zakończymy ten odcinek, bo starcie tak dobrego. Także w kolejnym odcinku podbijając cały świat. To cześć. Kur